znaczy, że nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Są piersi już. Siema. Siema. O, nie na mnie, nie na mnie. Czołem. Siema. Nowa kamera? Nowa. Super. Tu nas jeszcze śnieg leży. No. Cześć. Dzień dobry, witam. Jak z dziomeczko? Dobrze, ognisko robimy, nie? Siema. Ognisko robimy? No, później, no. Trzeba będzie po drzewo jechać, bo ja mam na działce jeszcze drzewo mi zostało. Siema. Siema. Maseczkę wziąłem. O, pierwszy rodzic przyjechał z widzem testować Kajo. Kask masz? Tak. Masz. No to super. To będziesz testował Kajo. Co, gotowy jesteś na testy? No, jeszcze tak. Jak, jeszcze jak masz na imię? Jakub. Jakub. Czym jeździłeś do tej pory? RFZ-125. Chcesz kupić kłada? Nie. A powiedz mi, ile masz lat? 12. 12. Jeździłeś kiedyś kładem? Tak. Tak? Jakim? Znaczy to był chiński KXD-125, a więc... Aha. No. Większy od tego? Troszeczkę chyba tak, nie? Wyższy troszkę. Wyższy był. No to dobra. Ubieraj kask i testuj. Będzie dobrze. Się roz tego rozjaśni. No, no to będzie upał. Czekaj, to my benzynę mamy, co my jeszcze do ogniska potrzebujemy tak naprawdę. I takie ciepli jak wczoraj. No już mi było ogle, oczywiście. Gotowy? Tak. Ready to race, KTM. O Jezu, moje gogle. Muszę tylko gogelki przechytrzeć. To tak jest, matka. Czyli pierwszy wyjazdowy test Kajo, 110. No, to siadaj. Kluczyk. Tak. I będę normalnie. Z hamulcem. Z hamulcem, dobra. Tak, tak. O Boże, mały. Patrz, pali na dotyk. A jak są biegi? Wiesz co, no nie wiem, popróbuj sobie. Trochę, nie? Jeźdź na drogę tam, że 100 metrów stoi pokoj. No. Jakub testuje Kajosa 110. Odkręć mu trochę. Teraz już możesz. Coś ty. No. Naprawdę? No. Jeździłem 125, nie miałam takiej mocy. No nie gadaj. Naprawdę. No to... Kurczę jest jak na no. Ale dla mnie jest trochę za mały. Ale tak sprzęcik bardzo polecam, jest naprawdę. Jeżeli chce ktoś kupić, to śmiało.
zgasnął. Nie, nie, to jest wyłącznik. Aha, okej, okay, dobra. Tak się... tak się właśnie restartuje. Dobra, spoko. Nie, no dla mnie jak najbardziej. Kładzik jest bardzo fajny i polecam. I co, zadowolony jesteś, że testowałeś? Tak. Tak. Myślałem, że będzie taki mały bardzo. W sensie, no jest troszeczkę mały, ale... ogólnie kładzik jak na 110 jest wybitny. Bo tak jak mówię, jeździłem z surwestką piątką i, nie miała takiej mocy jak Kaja 110. No widzisz. No to super, no to zadowolony jestem bardzo. Właśnie zależy mi na opinii. Nie, bo widzów. Jak na Chińczyka to naprawdę jest ok kład. Jest porównywalny do jakiegoś markowego. Polecam. Magda Gessler. A od jakiego wieku do jakiego wieku byś polecał tego krosa? No dla ciebie to on już jest za mały, ale... za mały, bo ja mam 12 lat. 12 lat? Mniej więcej 7 do 10 maksymalnie, myślę. Do 10 lat. No. No, no to albo już... nawet do 9, tam 6 do 9, albo od 6 do... Bezpieczny? Bardzo. Nie, nie rzucało cię na boki? Nie, specjalnie tak się wytegowałem i... ale tak jest naprawdę... akurat okej. Okej. A ja chyba wstecznicę. Jest naprawdę wygodny jak na 110, bo jest mały, ale jest naprawdę wygodny. Aha. No, no to takie opinie mnie właśnie interesują. Tak. I myślę, że jak na Kubę to jest idealne. Dla Kuby jest za mały, bo Kuba już się w niego wjeździł i teraz w 180 się wjeździł. No tato, jo. I 180 manetę na maksa odkręca. Ale można od takiego 110 można śmiało zaczynać. Tak najbardziej. Dobra, to nara Jakub, trzymaj się. Co robi Sławas? A będzie ognisko. Jak się zapali. Zapalisz? No będzie próba. Jeje. Przed chwilą padało to wszystko. Rozpali się, spoko. Jest. Znajdziesz mi tego patyka? Takiego z gałęźnikiem? No to spróbujemy. Proszę cię. Bez siekierki taki, co jest urwany. Mam jakiegoś noża. Ty śnieg. Tylko nie żółty śnieg. A! Chcesz to wyciągnąć zębami, ten kołek? Sam sobie wyciągnij. Kołek spalił kija. Kurczę, nie o taki kij mi chodziło. Sława z enduro. Testuję Kajo 110. I co, jak ci idzie? Dobrze mi idzie. To jest odpowiedni sprzęt dla emeryta. Sława zrywali w busa. No widzę właśnie. Patrz mi jeszcze, patrz, no przewróci mi betę. Kask mi już przewróci. Co jest? Siły nie masz.